mogę wam powiedzieć. Kamil leżał, Kamil był bity, ale płacze to ewentualnie ja. No kurwa, 8 sekund przed końcem pojedynku, gdzie sędzia powiedział broń się, odwróciłem się właśnie po to, żeby się bronić. I zostało to przerwane. Boli jak skurwysyn, bo dominowałem cały pojedynek, a jego ciosy ważyły tyle to dziecka z podstawówki, no nic mi totalnie nie zrobił, nic. I dla mnie to była czysta przyjemność, te 8 ostatnich sekund, nawet dostać jeszcze kilka ciosów, mając świadomość tego, że wygrałem pojedynek. Obcy człowiek zadecydował, że to on jest zwycięzcą, ale nichuja. Nichuja. Wiem, że go zdominowałem. To przerwanie to jeden wielki żart. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim kibicom, co mnie wspierali. Dziękuję za wszystkie wiadomości, pozytywne komentarze. Słuchajcie, może nie jestem fighterem, ale jestem wojownikiem. Całe życie walczę i chciałem walczyć w tej trzeciej rundzie i się nie poddałem. I gdy Piotr Jarosz spytał mnie się, czy chcę walczyć, to odpowiedziałem mu, że tak, że chcę. Tak samo jak mu powiedziałem po pierwszej rundzie. Nagle odwrócił się do Boxdela, odwrócił się do mnie i przerwał walkę tylko dlatego, że miałem szczękę w ręku. Powinien mnie upomnieć, żebym szczękę włożył i dać komendę do walki. Także to jest gala Freak Fightowa, zjawne oszustwo. Czuję się oszukany. Nigdy bym się sam nie poddał. Poddał mnie sędzia wbrew mojej woli. Pozdrawiam wszystkich. Dobranoc. Piona. Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję za mega wsparcie, dziękuję za mega wiadomości, jesteśmy z Kamilkiem, zajebista robota, 2 tygodnie wzięta walka przed tym, tak jak obiecałem, tak żeśmy zrobili, tak więc liczę na kolejne wyzwania i dziękuję za wiadomości, jutro co więcej napiszę. Kulturalnie lecimy dalej, lecimy dalej. Kulturalnie lecimy dalej, trzymajcie się. Siemanko, no co, przegrałem niestety, nie pamiętam do końca drugiej rundy, trudno, jego płaszczyzna, był cięższy, się nie usprawiedliwiam. Bo się na to zgodziłem, wiem, abym go rozjebał, trudno, przegrana to przegrana i tyle. Ale ogólnie mam jeszcze powiem, że dawno się tak dobrze po walce nie czułem, kondycyjnie jest zajebiście, było, znaczy się, prawie się nie zmęczyłem, także miło, że dostałem knockout, czuję się świetnie. Siemano, luje, bracia kurwa rodzeni. Tak, wygrali kurwa obydwoje, także tak się kurwa wjeżdża i rozjeżdża. A ja, a jeszcze się nie wpierdoliłem na teściach. A jeszcze się kurwa. Nie ma opierdalania się kurwa, łamiemy szczęki, nogi, wszystko. A ja. I serca. Nie, no serce nie, nie da. Ja ja się wypisuję. Siemanko, właśnie wstałem i chciałem podziękować wszystkim za doping na hali. Za doping przed pay-per-view, za miłe wiadomości, za wspierające, za super pozytywne komentarze, za te negatywne jakieś tam próbujące, ujmując, że przeciwnik był słaby. Nie, kurwa, dla mnie nikt nie był słaby, ponieważ miałem problemy z głową do walki, nie miałem nigdy psychiki, po ciosie się kładłem. Musiałem na tym pracować od sierpnia, do tej walki aż, więc dla mnie jest to sukces, bo otworzyłem się, przełamałem głowę, a hejterzy tam zawsze coś tam pierdolą, kurwa, jakieś dziady stare, tam zdjęcia kurwa z dziećmi na profilu i pierdoli coś, a ty kurwa, co to za pszcz... No, naprawiłem swoją głowę, jest okej, bije się, to... Napierdalam się, nie się piję, kurwa, czy jako takie gwiazdy na piste pełne. Tak to powinno wyglądać właśnie we Freak Fight'cie i jestem z siebie. Jakiś łebek mi coś tam ujmuje w komentarzu. To jedyne, co widzę, kurwa, przed oczami, to jak goleje, jak, kurwa, łebka. Tam jakiś pecik z internetu mi będzie pisał, o, ty słaby przeciwnik.
chłopie, kurwa, przeciwnik rozjebany w pięknym stylu, siano zarobione i lisz mi kurwa rowa, gościu. Były fajne sierpiki, był wjazd, był podbródek piękny, pierdolną, podłączył łopat na ziemię, był bulldog choke, ten duszenie, było zejście w moje nogi, ja zrobiłem odrzut nóg, wyjebałem biodra w matę. To są rzeczy techniczne, kurwa. To tak wygląda tylko dla jakiegoś tam dzbana, kurwa, co nigdy na sali nie był. Było zajście czeku za plecy do ubijania od boku i czeku wyłapanie tego bulldog czołka. No to trzeba umieć, kurwa. To tak, wiesz, pierdolenie, kurwa. Słaby przeciwnik, chłopie. Tobie by najebał. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim za doping i była super wygrana, rozpierdolone. Było zajebiście. To była moja najlepsza walka i dla mnie wyglądała zajebiście. Ja jestem zadowolony. Szkoła, odskok, doskok, dużo bardzo. Dobry, dzień dobry. Chciałam podziękować za wsparcie. Trochę emocji jest, bo nie umiem przegrywać. To jest mój największy problem. Ale porażka jest drogą do sukcesu, także będzie dobrze, wszyscy ludzie tu się patrzą. No, ciężko jest to przeżyć, ale no cóż, dziękuję. No, więc tak, dzięki za wsparcie. Idę oglądać resztę gali, ale na razie nawet nie wiem, gdzie jest moja szatnia. O, dobra. No, więc dzięki wam wszystkim, będzie lepiej.